Kult Kumari stanowi bardzo ważną część nepalskiej kultury. Dla rodzin wiąże się jednak z dużymi kosztami. Shriya co miesiąc dostaje od państwa 2150 rupii. Do tego dochodzą datki od wiernych. Wydatki są jednak zdecydowanie większe. Raz do roku, kiedy bogini jest zabierana do świątyni, towarzyszy jej tłum muzyków. Koszty tego orszaku pokrywa nasza rodzina. To jakieś 45 tysięcy rupii. Przez 8 lat swojego dzieciństwa Rashmila była czczona i uwielbiana. Powrót do rzeczywistości był bolesny. Kiedy przestałam być Kumari, nie mogłam odnaleźć się w normalnym życiu. To był dla mnie trudny egzamin. Zapamiętanie drogi powrotnej do domu zajęło mi jakieś 3-4 miesiące. Muszę się przyznać, że Rashmila na początku chciała wracać z powrotem do pałacu. Było ciężko, ale kiedy zaczęła chodzić do szkoły, powoli zapominała o życiu Kumari. Wspólne posiłki z rodziną były dla mnie problemem. Jako Kumari robiłam to w samotności. Na szczęście rodzice bardzo mi pomagali. Przez pierwsze dni po powrocie do rodzinnego domu Rashmila nadal była traktowana jak bogini. Rodzice stopniowo tłumaczyli mi, że nie jestem już boginią i powoli przyzwyczajali do normalnego życia. Gdyby od razu zaczęli traktować mnie zwyczajnie, byłby to dla mnie za duży szok. Tutaj w domu panują inne zasady. Nikt nie będzie dla niej gotować oddzielnych posiłków. Każdy dba o porządek wokół siebie. To normalne życie. Po jej powrocie musieliśmy być cierpliwi i okazać Rashmili dużo miłości. Pustkę pomiędzy byciem boginią a życiem śmiertelniczki wypełniają Rashmili religia i codzienna modlitwa. Jest godzina 6:30. Rashmila przygotowuje się do odprawiania pudży. Namaste. Rashmila, odprawiasz pudżę codziennie? Tak. Pudża to jest odpowiednik naszej modlitwy i moment, kiedy ofiaruje się Bogom. No właśnie. Co tutaj masz? To jest barwnik do malowania tiki, czyli kropki na czole, ryż i kwiaty. Masz ulubionego Boga albo boginię? Tak, to Bóg edukacji. Rashmila jest jedyną byłą Kumari z wyższym wykształceniem. Żyje samotnie i wciąż próbuje odnaleźć się w ziemskiej codzienności.